Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Prace związane z budową hali sportowej przy liceum ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie wchodzą w decydujący etap. Do końca czerwca obiekt będzie gotowy. Inwestycja kosztować będzie 7,5 miliona złotych, ale powiat kępiński pozyskał na ten cel 3 700 tysięcy złotych środków zewnętrznych. Zadanie realizuje ostrowska firma Prebet. Jesteśmy na ukończeniu, koniec czerwca jest planowany termin oddania sali sportowej wraz z zapleczem fitness i zagospodarowaniem terenu. Jeszcze kilka wyposażeń, jeszcze kilka dodatkowych elementów i będziemy mogli z sukcesem oddawać obiekt do użytku. Hala sportowa spełni wszystkie odpowiednie standardy zapotrzebowania. Boisko 36x18 do piłki ręcznej, czyli pełnowymiarowe. Dodatkowo obiekt jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Zaplecze, które jest przy sali gimnastycznej, również będzie spełniało inne walory. Salka fitness, która ostatnimi czasy również ta dyscyplina jest bardzo modna. Cały węzeł sanitarny, no i oczywiście przede wszystkim połączenie z dotychczasowym budynkiem szkoły, liceum poprzez łącznik. To wszystko, mam nadzieję, i kompleks sportowy lekkoatletyczny będzie naprawdę na miarę XXI wieku. Na parkiecie wydzielone zostały pełnowymiarowe boiska nie tylko do piłki ręcznej, ale także do siatkówki i koszykówki, a w obiekcie przewidziano także widownię dla 153 osób. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.